Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. No i mamy to. Lech Poznań będzie grał w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Mamy polski zespół w fazie pucharowej na wiosnę. Lech Poznań przede wszystkim pokonał Villarreal 3-0 i wtedy nie trzeba było już się oglądać na to, co zrobił HPL. HPL wygrał 4-0 z Austrią Wiedeń, ale my dzisiaj analizujemy to spotkanie Lecha z Villarrealem, z Marcinem Rzewłakowym. Dobry wieczór. TVP Sporta, także Igor Lewczuk. Dobry wieczór. Panowie, dobry wieczór, naprawdę dobry wieczór, bo Lech Poznań zrobił to, co powinien zrobić i przede wszystkim zrobił to w naprawdę ładnym stylu, bo nawet jak oglądaliśmy to poprzednie spotkanie z Austrią Wiedeń, to trzeba powiedzieć, że Austria tak naprawdę przez pierwsze 30 minut nie dała w ogóle piłki Lechowi Poznań. Lech Poznań był głęboko cofnięty, a tutaj dużo odważniejszy Lech niż w tym spotkaniu wyjazdowym z Austrią. Tak, pierwsze fragmenty to taki próba pokazania, że my gramy u siebie, wysoki pressing, dwie, trzy akcje takie, żeby również zaznaczyć, że my będziemy agresywnie grać i wy będziecie mieli problemy z rozgrywaniem piłki. Natomiast później, jeżeli Villarreal dobrze przegrywał futbolówkę, to mądre cofanie się na środek pola, branie tych przesuwanie, próba odbioru we środkowej strefie. Pierwsze 15 minut to Villarreal stwarzał tę sytuację. Sytuacja, zdaje się, Jacksona i Moralesa z lewej ich strony, to było wszystko. Natomiast można powiedzieć, że to był zaplanowany mecz, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. To Villarreal częściej miał futbolówkę przy nodze, ale nie wynikało z tego kompletnie nic. Powiedziałeś, że Lech zrobił to, co powinien zrobić. Ja uważam, że zrobił dużo więcej. Mm-hmm. Bo gdyby rzeczywiście to był wygrany mecz 1-0, to powiedzielibyśmy, że Lech zrobił to, co powinien zrobić. Dla mnie zrobił, tak jak powiedziałem, dużo, dużo więcej. Moje słowa uznania. Ja się tego nie spodziewałem. Takie miłe zaskoczenie, jeśli chodzi o mecz na scenie europejskiej. Rzeczywiście można się tam troszkę doczepić, że Villarreal nie przyjechał albo nie wyszedł tym podstawowym składem, ale to nie jest problem Lecha. I wygrać 3-0 z drużyną z Hiszpanii, to też trzeba potrafić. I dla mnie trochę to, co Igor mówi, to było zaplanowane i to było dobrze wykonane. Ja tam jestem pod wrażeniem kilku, czterech, pięciu zawodników w dzisiejszym spotkaniu, jeśli chodzi o zespół Lecha Poznań. Tak, dzisiaj mamy tutaj przygotowane tabliczki, będziemy sobie każdego zawodnika oceniać, także na pewno do tych indywidualnych ocen przejdziemy. Natomiast jeszcze podsumowując to spotkanie, to tak dużo mówiło się o Johnie van den Bromie, dużo mówiło się też o tych ostatnich tygodniach Lecha, no bo tak naprawdę tutaj w przypadku niepowodzenia to mogłoby się okazać, że Lech na trzech frontach przegrał w zasadzie dwa tygodnie, czyli Puchar Polski, Liga Konferencji Europy, a także Ekstraklasa, no bo jednak bierzemy pod uwagę, że ta porażka z Rakowem bardzo skomplikowała życie w Ekstraklasie i walkę o mistrzostwo Polski Lechowi Poznań. Natomiast no dzisiaj John van den Brom znowu gdzieś wbrew wszystkiemu wygrywa. Tak, wygrywa z kibicami, wygrywa z tymi swoimi słabościami. Dobrze powiedziałeś, wbrew wszystkiemu. Pamiętamy, jak ten sezon zaczął Lech Poznań, jak ta fala krytyki spłynęła na trenera Lecha, ale kolejny raz pokazał, że zna się na robocie. Oczywiście możemy, tak jak Marcin mówił, że to nie był Villarreal ubrany na galowo. To był jednak, nie wiem, czy drugi garnitur, ale zawodnicy, którzy już wiedzieli, że awansował, że zespół z Hiszpanii awansował. Natomiast doceńmy klasę zawodników Lecha Poznań. To, jak wyglądali, to, jak przesuwali, to, jak biegali. Przecież Welde ze Skurasim, oni często byli na pozycjach bocznych obrońców, 3-4 sekundy byli pod polem karnym przeciwnika, więc tutaj wielkie uznania. Również ta gra w piłkę, przecież kilka razy to Lech próbował pod wysokim pressingiem rozgrywać piłkę, gdzie każda strata, gdzie każde zgubienie futbolówki. Ja wiemy, że nie jesteśmy, jeżeli chodzi o te polskie zespoły, najlepsi w tym elemencie. To była duża odwaga i to naprawdę było
i to naprawdę sprawiało, że byliśmy pod wrażeniem. No i ten środek pola też bardzo dobrze wyglądał w tym spotkaniu. Kwekwe, Murawski, bierzemy sobie pod uwagę też, kto grał w środku pola w Villarrealu. Okej, może Capo czy Parejo, oni siedzieli na ławce rezerwowych, nie wyszli w pierwszym składzie, natomiast no, czy Conclé, czy Trigueros, to są naprawdę solidni piłkarze. To nie są piłkarze anonimowi, tylko ja jeszcze raz powtórzę, no, kogo obchodzi, że akurat trener Setién desygnował do kogoś innego. No, dyskutować, też uważam, jest, że strzelić 3 bramki w meczu i to wykonać taką robotę, naprawdę to dobrze wyglądało. To wyglądało na synchronizowane, to miało swoją intensywność. Tam też nie było momentów zapaści w grze. Jeśli chodzi o przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, o wymianę podań rzeczywiście, ale to było troszeczkę tak jakby zaplanowane. Mi się wydaje, że Lech trochę sobie to wkalkulował. Też nie wiem, czy można powiedzieć, że mądrze stał, bo dla mnie bardzo dużo Lech biegał w tym meczu, ale to ustawienie i bronienie się z Villarrealem dla mnie było bardzo, bardzo inteligentne. Tak, chciałbym zobaczyć właśnie statystyki, jeżeli chodzi o te przemieszczanie się, jeżeli chodzi o te bieganie, bo naprawdę dobrze wyglądało. Wspomniałeś o środku pola, Kwekwe z Murawski, Murawski, który chyba był wszędzie, jeżeli chodzi o... Gattuso dla mnie. Gattuso. Tak. Każda, prawda, złe przyjęcie, on tam był, wymuszał faule. Rozgrywał również, co też bardziej, to jest chyba rola Kwekwe, który w tym akurat sprawdzał się znakomicie. Pod wysokim pressingiem, gdzie te boisko też już może o tej porze roku nie jest w najlepszym stanie. I to naprawdę jest, to jest duża sztuka. To nie jest takie łatwe, że jeżeli masz człowieka na plecach, masz 20-25 metr, wychodzisz, masz tą odwagę, że wiesz, że jak stracisz piłkę, to jest problem, a tutaj tego no nie było. Mark Fiński, to była chyba druga lub trzecia minuta, zepsuł taką piłkę do... na prawą stronę, zdaje się, i wiedziałem, aha, czyli może też się źle prowadził w te spotkanie. Kolejna strata przy linii bocznej, przy trenerze Lecha Poznań i byłem ciekawy, jak ten chłopak zareaguje, bo to nie jest jego sezon, on dopiero, nie wiem, czy się rozkręca, ale to nie jest tak, że jest pierwszym wyborem trenera, ale jednak no, miał udział przy dobrej... Ale przy pamiętam poprzednie spotkanie z Austrią Wiedeń i tutaj przyjechał Robert Podoliński, oglądaliśmy razem to spotkanie i Robert tam minimalnie się spóźnił chyba przez pierwsze 20 minut. W Wiedniu to ostatnie spotkanie. I tam tak, pierwsze, nie wiem, 3-4 kontakty Filipa Szymczaka z piłką i 3 kontakty nieudane, 3 straty i mówię, no kurczę, Robert, słabo Szymczak wygląda, Robert zawsze wiadomo, że do tych piłkarzy młodych polskich podchodzi z taką większą wyrozumiałością, a później też wielkie brawa dla Szymczaka w tamtym spotkaniu, bo on się podniósł i tak naprawdę z miejsca stał się jednym z kluczowych zawodników w tym spotkaniu z Austrią Wiedeń. On się też, i tutaj, kiedy wszedł na boisko, to tak wniósł coś pozytywnego, ten strzał i w ogóle to... Ta główka, chyba to on zgrywał przy tym golu na 3-0 no tam z Kurasia. Pewnie, jeżeli tak zgrywał on, to był spalony, tak, gdyby był VAR. Tak? Nie mieliśmy takiej dokładnej powtórki, natomiast no, wszedł i czuć było, że drużynie pomaga. A ja znowu, jeśli chodzi o piłkarzy ofensywnych, też mam wrażenie, że biła z nich dzisiaj duża zespołowość. Zachowanie Isaka przy golu na 3-0, gdzie zdecydowanie mógł sobie pozwolić na strzał z pola karnego po to, żeby poszukać gola dla siebie, ale tutaj widać było, że czy Skóraś, czy Welde, czy Isak, dla nich najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żeby zakwalifikować się. Dlatego tutaj chylę czoła. Ekstra wykonana robota. No ja mam nadzieję, że nie tak jak w tym spotkaniu, ale już w 1/16 finału, kogo by Lech nie wylosował, to jednak będzie komplet na trybunach, bo też trzeba powiedzieć, że ta Liga Konferencji Europy jako ten trzeci puchar troszkę, powiedziałbym, wchodzi na wyższy poziom, bo kilka, no doszło do takiej naturalnej oczywiście selekcji po fazie grupowej. Pamiętamy też, że pierwsze miejsca grają bezpośrednio w 1/8 finału, w 1/16 grają miejsca drugie, a także zespoły, które spadają z trzecich miejsc z Ligi Europy i to właśnie z tymi drużynami będą mierzyły się te zespoły z drugich miejsc, a więc Lech Poznań może trafić na Bodø/Glimt, AEK Larnaka, Ludogorets, Bragę, Sheriff Tiraspol, Lazio, Karabach, a także Trabzonspor. No tutaj już kilka takich solidnych zespołów jest, jak między innymi Trabzonspor, Lazio, okej, to cały czas nie jest poziom, nie wiem, Ligi Europy, gdzie będzie grał Juventus, Barcelona, Manchester, ale mimo wszystko solidne rozgrywki i te zespoły, z którymi no, można gdzieś tam się przeciwstawić i pokazać trochę fajnego futbolu. Tak, przy losowaniu ja bym był skłonny zobaczyć Lecha właśnie z tymi możnymi, bardziej z tymi lepszymi zespołami, jeżeli chodzi o grupę. Teraz bym wolał jednak taki nasz zespół, żeby zespół był w zasięgu zespołu z Poznania, żeby to nie była jakaś taka większa marka, tylko taki właśnie Bodø,
Anusz. A może Karabach? Teraz byśmy zobaczyli, jak ale wygląda. Klarnaka jest ciekawy, bo po pierwsze ty cyfr, a po drugie też widzimy, ile tam mamy akcentów polskich. No bo mamy Triczkowskiego, mamy Lopeza i jeszcze ktoś tam gra. Iwan Triczkowski jeszcze gra w Klarnaka. On jest kapitanem cały czas, regularnie strzela. Cały czas ciągnie ten zespół. No to jest w ogóle drużyna, która jako pierwsza. Adam Dziurczo jeszcze tam jest? Chyba tak. No Adam Dziurczo. No, zazerknę. O tym, przepraszam. Mówisz tak. O tym Węgrze, który grał w Pogoni Szczecin. Tak. AEK Larnaka to była taka drużyna, która chciała grać bardzo po holendersku. Tak, bardzo. Tak, Dziurczo tam gra. A akademicko, więc rzeczywiście w zasięgu Lecha Poznań. Ja zastanawiam się, jak Lech Poznań by wyglądał teraz na tle Karabacha. Czy rzeczywiście ta odległość między poziomem drużyny azerskiej a polskiej byłaby taka sama jak na początku sezonu. Natomiast dajmy się Lechowi pocieszyć na razie samym awansem, dokończyć pierwszą rundę sezonu, a co będzie od nowego roku, to zobaczymy. Losowanie kiedy? Losowanie w poniedziałek o godzinie 14. Okej. No, ja jeszcze tutaj może słowo o samym trenerze. Rzeczywiście po porażce z Rakowem no trzeba umieć zespół dźwignąć. I wydaje mi się, że to uchwycił. Może też to, że już nie z wysokości trybun, tylko z ławki trenerskiej tak samo troszeczkę podziałało na chłopaków, bo dzisiaj mieliśmy naprawdę 4-5 piłkarzy, którzy zagrali albo na swoim najlepszym poziomie, albo tak jak chociażby Welde. Wydaje mi się, że zagrał zdecydowanie lepiej. On akurat jest to na swoim poziomie w Europie, to dograł od dłuższego czasu. 13 meczów w Europie w tym sezonie, 6 goli, 4 asysty. Czyli taki Bello di Notte, ale z Poznania. Tak. A i co jest jeszcze ważną informacją, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, to w końcu zagrał Salamon, prawda? Wrócił, zyskał swoje pierwsze minuty i oby te zdrowie cały czas było. Zmiana symboliczna, ale na pewno piękny moment, że wrócił, że w końcu pojawił się na boisku. Co do Rafy Lopeza, to dzisiaj z golem dla EK-u Larnaka, jak chyba tak spojrzałem jednym okiem tylko na szybko, ale chyba pokonał dzisiaj twoje REN francuskie, także tam będzie temat do analizy. Dobrze, przechodzimy sobie do not indywidualnych, które wystawiamy razem z rankomatem. Raczej tych jedynek dzisiaj nie będzie, prędzej dziesiątki. I zapraszamy także do skorzystania z oferty naszego partnera, porównywarka ubezpieczeń, auta, nieruchomości. Link do oferty w opisie. I otworzymy też sobie linię telefoniczną, także ze 2-3 telefony pewnie odbierzemy w międzyczasie. To panowie, po kolei będziemy sobie oceniać. Na początek Filip Bednarek, wyjściowa ocena numer 5 oczywiście. No i ode mnie 6, nie wiem. A ja dam 7. Niezła gra nogami. Ta pierwsza interwencja to był chyba Jackson. To nie było jakieś wielkie wow, ale jeżeli grasz u siebie z Villarreal, nie tracisz bramki, dobrze kontrolujesz, dobrze kierujesz linią obrony, taka 7, myślę, że jest. Jasne. Okay. Ja też 7. Ja też 7. Mimo wszystko dla mnie, patrząc na Lecha, istotne jest to, żeby bramki nie tracić. Bo kiedy ten wynik utrzymuje się pozytywny, to zawsze jest ten cel łatwiejszy do uchwycenia. Jest większa ochota do wysiłku, jest takie poczucie zespołowego wysiłku do wykonania, czy pracy do wykonania. Tutaj, kiedy pada gol dla Villarrealu, no, może nastąpić mały moment załamki. I dla mnie bramkarz w tym aspekcie jest bardzo ważny. Mieliśmy 2 czy 3 takie dosyć istotne interwencje. Chyba końcówka pierwszej połowy, też tam obrona Bednarka i końcówka meczu tak samo. Więc tutaj ja 7 i dla mnie bardzo solidny mecz Bednarka. Ale mimo wszystko myślę, taki powrót do poprzedniego sezonu i do czasów Macieja Skorży w tym spotkaniu, ze względu na to, że naprawdę bardzo pomagała Bednarkowi linia obrony, a także środek pola, bo tam wiele akcji się kończyło Villarreal. Bo jak spojrzymy sobie na statystykę takich przewidywanych goli, przed którymi uchronił Bednarek w Ekstraklasie, no to tak naprawdę jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Rawas wśród bramkarzy w Ekstraklasie. Także to też pokazuje, że jednak w Ekstraklasie do tych sytuacji podbramkowych rywale Lecha bardzo często dochodzą i często tą ostatnią instancją jest właśnie Filip Bednarek. Tutaj jednak trzeba docenić, że wiele akcji kończyło się wcześniej. Także też brawa generalnie dla całego bloku obronnego i gry w defensywie Lecha Poznań.
tak jak powiedziałeś, no, tylko ten jeden chyba błąd na początku meczu, to była 11 czy 13 minuta, gdzie te dośrodkowanie z lewej strony i trochę Szatka za bardzo chciał ładnie to przeczytać i automatycznie zszedł. No właśnie, zamiast zamykać tą linię między słupkiem a piątym metrem, od razu chciał czytać i przechwycić to podanie. Tutaj chyba był strzał z lewej nogi nad bramką i to tak naprawdę jeden błąd. I plus te jedne długie podanie za linię obrony. Tutaj mówię, pierwsze 15 minut do poprawy, ale jeżeli chodzi o całość, jeżeli chodzi o tą linię defensywną, jak najbardziej okej. Okay. No dobrze, to Joel Pereira. Ode mnie chyba szóstka. Wyżej siódemeczka? Znowu się nie zgodzę. Ja daję 8. Aż 8? Ja 7. Dla mnie to jest zawodnik, który daje i w obronie, i w tej fazie ofensywnej. On też, rozmawialiśmy z Igorem, gdybyśmy wstawili Joela Pereira na defensywnego pomocnika, dla mnie ten piłkarz też sobie na tej pozycji poradzi. On ma zmysł taki, on wie, kiedy się zachować, wie, kiedy zagrać zachowawczo, wie, kiedy nie podejmować ryzyka, a kiedy czasem pójść na przebój, przedostać się i dośrodkować. Dzisiaj tego elementu trochę nie mieliśmy ze strony Pereiry, czyli takiego celnego dośrodkowania, ale dla mnie to jest najbardziej rezolutny z obrońców, jeśli chodzi o Lecha. Dla tak, jeżeli może ósemeczka, to może 7-8, ale cały czas się będę trzymał. To jest zawodnik, tak jak właśnie Marcin mówi, nie na tą pozycję się by wydawało. Ma ten luz. Ma ten, kiedy drużyna przeciwna presuje, on nie panikuje. On może zejść do środka, może zabrać się z piłką na lewo, na prawą stronę i dobrze przenieść ciężar na drugą flankę, więc... No, od początku sezonu chyba. To jest taki, moim zdaniem, najlepszy gracz tego zespołu. Prezentuje, nie pamiętam, jakiegoś bardzo słabego meczu, więc to jest takie całościowo. Całościowo bym podwyższył, ale my akurat się chyba zgadzamy tak, jak rozmawiamy na przestrzeni wszystkich programów, czy też naszego programu Gra Ekstraklasa, na który oczywiście jutro zapraszamy o godzinie 12 z Bartkiem Gleniem i Robertem Podolińskim. Natomiast no, nam się jednak wydaje, że to najrówniejszy piłkarz przez cały sezon, bo zobaczcie, nawet Skóraś miał słabszy początek sezonu. Każdy gdzieś miał swoje dołki, a biorąc pod uwagę Joela Pereirę, tak naprawdę cały czas na równym, wysokim poziomie. Nie wiem, czy się zgodzisz, Marcin. Zgodzę się. Ja, dla mnie tak samo, najrówniej grający i to równo dobrze grający, więc takie 7 z gwiazdką chyba u ciebie, co? Tak, 7,5 takie powiedzmy. No dobrze, lecimy do środkowych obrońców. Antonio Milić. Dla mnie mocna szóstka. Mocna szóstka. U mnie siódemka. U mnie siódemeczka, już się mówię. Fajne to podanie. Fajne podanie do Skurasia. To nie było łatwe. To trzeba mieć ten zmysł, trzeba widzieć kątem oka, co nie jest łatwe. I pewna gra w obronie. Okej, szybkościowo to nie będzie gracz, który te wygrywa pojedynki z takimi napastnikami, jak wszystkim, jak ma VRL. Ale pewnie dobrze czytający i chyba, nie wiem, czy błąd jakiś taki popełnił, po którym mogliśmy powiedzieć, że to tylko i wyłącznie jego wina. Nie, taka siódemeczka z kropką nawet. Mnie trochę rażą takie zagrania, nie wiem, czy wyłapaliście w pierwszej połowie to prostopadłe zagranie od jednego zawodnika VRL między chyba Miliciem a Roboczo. Tak, była taka fajna piłka. Wbiegający po ziemi wbiegał z drugiej linii, pewnie o to ci chodzi, wiesz, tak? Co? Ja mówiłem o tej takiej w powietrzu, która... Bo była jeszcze jedna taka piłka, gdzie... To są takie elementy, na które dla mnie, po to, żeby powiedzieć mocna siódemka, czy tam z możliwością ósemki, to coś takiego dla mnie środkowy obrońca powinien czyścić. To jest tak, jak bramkarz, pewny zawodnik i taki, który zaraża swoją pewnością pozostałych. No dzisiaj dla mnie rzeczywiście dowieźli na zero. Natomiast ja takiej stuprocentowej pewności, jeśli chodzi o Milicia czy o Szatkę, dla mnie to był dobrze wykonana robota, ale pod wynik. A nie uważasz, że w tej sytuacji, już nie pamiętam tej powtórki, to Roboczo nie zawężył? Nie zawęził, przepraszam, zawężył. Zawęził? Że tak, wiesz, był pewny, że to może będzie piłka Milicia, a trochę tak zlekceważył? Już nawet nie pamiętam tej powtórki, więc... No okej, okay. Natomiast tutaj ja dla Roboczo tak samo mam szóstkę. Dla mnie piłkarz taki, który w miarę spełnił się w obronie, natomiast u niego mi mało teraz ofensywy. To panowie, był taki piłkarz, do Roboczo zaraz wrócimy, ale mamy szybkie połączenie z Poznaniem, bo jest z nami Robert Podoliński, który ten mecz komentował dla TVP Sport. Jak widzimy tutaj jeszcze pod stadionem, to Robert, twoje wnioski na szybko. Jak to wyglądało twoim zdaniem z perspektywy trybun? No wiesz co, przede wszystkim rozczarowany jestem Villarreal i bardzo pozytywnie zaskoczony
przede wszystkim dyspozycją indywidualną graczy Lecha, bo zdarzały się poznaniakom spotkania, gdzie ktoś popełniał błędy, ktoś odstawał, tak jak chociażby w meczu z Austrią Reboczo, tak jak Szatka dzisiaj dla mnie, najmniej pewny punkt defensywy w pierwszej połowie, w drugiej było ok. Dzisiaj to był Lech na dobrym poziomie. Tam słyszałem was przez chwilę, to Marcin chyba wspominał o tym, że solidna robota w obronie. Dzisiaj obrońcy Lecha mieli zdecydowanie więcej zadań defensywnych, gdy było 80-20. Ja tak oszczędnie grającego Joela Pereiry nie widziałem z półtora roku w Poznaniu. Natomiast kapitalne rozłożenie sił uważam i akcentów między ofensywą a defensywą na bardzo ślamazarnie grających Hiszpanów. Oglądałem mecz z Bilbao i nie spodziewałem się, że Lech będzie w stanie narzucić narrację taką, jak przyjął Athletic Bilbao w drugiej części meczu. To mogło skończyć się 7 na dobrą sprawę. Lech zagrał bardzo, Adam uwaga, w sposób pragmatyczny. Ale to był naprawdę dobry, zdecydowany, dynamiczny Lech. No i Welde, najlepszy Welde, jakiego widziałem do tej pory. Robert, to ty? Robert? To ty to mówisz, że Welde dobrze zagrał? Ale ja jestem sprawiedliwy, ja jeśli ktoś gra dobrze, mówię. Tak samo jak uważam, że eksperci robią w studio kapitalną robotę. Jeszcze was posłucham później. Robert, spaliłeś mi pytanie do ciebie, no co mam ci powiedzieć, no ale chyba tym, co proszę? Mówisz o Welde, spaliłeś mi pytanie, które miałem dla ciebie na sam koniec swojej wypowiedzi. No znaczy ale... w sumie tylko po to się z sobą połączyliśmy, żeby wbić szpilkę. Żeby mi złamać nos, zobaczy, wystarczy, obejrzę dobry mecz Haratina i też to samo. Oj, 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 boli, boli. Słuchaj, no widzimy, że ty tak, sprawiedliwy, za dobro wynagradzasz, za zło karzesz. Natomiast słuchaj, mówimy o Welde. Poza Welde, kogo byś tutaj wyróżnił w tym spotkaniu? Bo też tutaj trochę indywidualnie sobie dyskutujemy, oceniamy zawodników. Dla mnie Milicz. Bez Milicza ta obrona wyglądała słabo. Milicz dzisiaj centralna postać dla mnie defensywna. Wokół niego budowana była jakość gry defensywnej Lecha. Niedostrzegana troszkę robota dzisiaj moim zdaniem. Kwekwe, Skiri i Muraś, bo oni... Dostrzegana, bo mówiliśmy już o tym. No ale wy się znacie. Nie wiem, kto nas ogląda. Tak poważnie. Po to, żeby zabezpieczyć boki od tych prostopadłych podań. Z prawej strony Murawski, z lewej Kwekwe, Skiri. Świetnie asekurowali bocznych obrońców. Tego się nie da tutaj jakby ominąć, bo to oni decydowali o tym, jak dobrze odbierał piłki w środku poznański Lech. Skóraś dzisiaj uśmiechnął się bardzo do ludzi, którzy na zachodzie Europy oglądają, może zdolnych polskich skrzydłowych. Dobry mecz Skórasia. Naprawdę ta czwórka, która atakowała po stronie Lecha. No ciężko mi kogokolwiek dzisiaj zganić, jeśli chodzi o Lech. Zmiany, które przesunęły Lecha bliżej bramki Villarreal, też kapitalne. Dobra odpowiedź na to, że Hiszpanie zaczynali się rozkręcać, ale to był najlepszy Lech, jakiego ja ostatnio miałem przyjemność oglądać. Dobrze, Robert, nie przeszkadzamy ci, spokojnej drogi. Jutro się widzimy o 12:00, pewnie jeszcze do tego meczu też tak? Będziemy wracać. Dobranoc, dziękuję. Słuchajcie, to co, skończymy sobie obrońców i odbierzemy kolejny telefon. Szatki chyba nie ocenialiśmy, to Szatka teraz. Dla mnie też 6. Ja nawet się wahałem przez moment. 5? Tak, ja też tak myślałem. Nie 5, wiem, czy tamtych 6, będą potrzebować. Bo mówię, przy 0-0 popełnił, popełnił duży błąd. Duży błąd. Chciał dobrze, ale no, jak przewidujesz z takimi graczami, jakimi ma Villarreal, to może być problem, bo nie chcę oczywiście mówić, że Polska Liga jest dużo słabsza, ale powiedzmy, możemy założyć, że trochę słabsza, to wiesz, czego możesz się spodziewać po skrzydłowym. Tutaj... za bardzo chciał właśnie przeczytać i to się mogło skończyć źle, natomiast wyszło ok, taka szósteczka. Ja jak Joelowi dałem 6, to tutaj takie 5,5 chyba, bo... Jak ja dałem właśnie Joelowi 8, tutaj daję 6. Tak. No ja tak samo, ja i przy Szatce 6, chociaż ja też 2 6, Milić i Szatka, natomiast przy Miliciu postawiłbym w takim razie gwiazdkę, bo tam troszeczkę więcej kierownicy w rękach i cały blok obronny przede wszystkim na zero, a to się ceni. Chociaż była taka jedna sytuacja właśnie chyba w drugiej połowie. Prostopadłe podanie, które wyczytał Szatek. Tak. Oni wzajemnie się trochę tak uzupełniali. Teraz przyczepić się do jednego czy do drugiego i czy tam wynosić pod niebiosa jednego czy drugiego, no za bardzo nie mamy. Te interwencje były, ale ich nie było aż tyle, żeby tutaj się rozpływać. Dlatego ja tutaj skupiłem przy nich na szóstce. Ja mam wrażenie, Marcin, że oni się dobrze uzupełniają, bo Szatka jest bardziej dynamiczny, bardziej jeżeli chodzi o te pojedynki biegowe, a Milicz bardziej z piłkarską lepszy, chociaż Szatka też wprowadzenie bardzo, bardzo dobre. I jeszcze jedna taka była sytuacja, gdzie Szatka dostał bardzo trudną piłkę w polu karnym,
gdzie był naprawdę bardzo agresywny doskok piłkarza Villarreal i ładnie sobie poradził. Potem rozegrał do Kwekwelu albo do Murawskiego. To naprawdę był trudny element. Poradził sobie, więc absolutnie 5, nie 6, to nawet z takim delikatnym plusikiem. O proszę, jak się dynamicznie zmienia sytuacja. Na koniec z bloku obronnego został nam Pedro Rebocho. Ja już mówiłem. To tu piątka u mnie. Dla mnie i to 6. Taka zdecydowana. Dla mnie 6. Znaczy, jeżeli miałbym najgorszego z obrony wybierać, to chyba wybrałbym Pedro Rebocho też przez wzgląd na dwie takie straty. Jedno takie podanie w szerz boiska i jeszcze jedna taka strata. No jednak jak patrzymy sobie na takie zjazdy w Lechu Poznań, no to przede wszystkim Amaral, ale ja na drugim miejscu względem poprzedniego sezonu postawiłbym na Rebocho. Adaś, niech ten zjazd... Gramy z Villarreal, pamiętaj. No właśnie, niech ten zjazd nie wiem, będzie... Tylko, wiesz co, tutaj tak jak ty na przykład podwyższyłeś ocenę Pereirze za to, jak wygląda w całym sezonie, to tutaj obniżam też, biorąc pod uwagę słabszą dyspozycję Rebocho. Wiesz co, ja mam wrażenie, że on tak słabiej motorycznie wygląda. Wcześniej tak no, brylował, jeżeli chodzi o tą lewą stronę, dynamiczne wejścia. Piłkarsko też lepiej to rozgrywał. Tutaj mam takie bardziej kwadratowy zrobił. Nie wiem, czy to jest mylne, czy może tak mi się wydaje, ale tak wcześniej tak imponował tym przygotowaniem motorycznym, albo przynajmniej nie odstawał od reszty, choć tutaj też nie ma tragedii, nie ma co mówić, że jest jakimś wolnym zawodnikiem, ale wcześniej wyglądał zdecydowanie lepiej. Ja patrzę na mecz z Austrią Wiedeń w Poznaniu, gdzie naprawdę wyglądał mizernie. Dzisiaj też nie dał się jakoś tak, nie wiem, ograć jak dziecko, czy nie popełni jakiegoś takiego błędu w polu karnym, gdzie naprawdę pachniało golem. Więc przy wyniku 3-0 i biorąc pod uwagę, z kim Lech grał, no ja tam trochę może też pod atmosferę szósteczka. A nie macie wrażenia, że boczni obrońcy mieli naprawdę bardzo, bardzo... Znaczy mieli o wiele łatwiej w tym meczu, bo i Welde, i Skóraś czasami robili za tych bocznych defensorów i ich rolą było dobre przesuwanie. Mieli bardzo mało pojedynków 1-1, więc to też tak, nie mieli dużo okazji, żeby może tych błędów popełniać. Tak, to na to zwrócił uwagę Marcin, jak oglądaliśmy spotkanie, trochę jak Real Madryd momentami. Przy skrzydłowych. Tak. No, tutaj nie tylko to, co do przodu, ale to, co do tyłu, natomiast no... Porównanie prowadzący program, na wyrost, tak. Jak da znać, że zmieniamy formację, oceniamy pomocników, to wtedy będziemy mówili o pomocnikach. Dobrze, ale najpierw odbierzemy jeden telefon. Dobry wieczór, kto jest z nami? Cześć wam, z tej strony Miłosz. Cześć. 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 No cóż to za piękny wieczór można być, że tak patrząc na to, co było tydzień temu po Austrii. Jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, że Lech praktycznie z każdym ze swoich rywali grupowych nie ma jakby przegranego jakby tak pojedynku na koniec pod względem ile strzelonych bramek i straconych. To z każdym jest jakby na plus, a z Hapoelem na zero, więc to też dużo mówi jednak. I też jednak to, jaką twierdzę zrobił Van den Brom sobie w europejskich pucharach, bo z Villarreal 3-0, z Austrią 4-1, z Hapoelem 0-0. No według mnie no Lech, jeśli ma jakiś szłeć pozytywów, a ci rywale nie są też trudni według mnie w tej 1-16, to naprawdę jeśli u siebie będą mieli rewanż, to według mnie naprawdę mogą powalczyć. Pewnie nie będą faworytem, ale no dzisiaj pokazali, że mogą powalczyć i według mnie na koniec to wejście Salomona to jest taki znak, że może to wszystko iść w dobrym kierunku. Że mimo tego odpadnięcia z pucharu, gdzieś tej porażki z Rakowem, to ten Lech może mieć trochę spokojną tą przerwę i potem wrócić i coś jeszcze ugrać. No, nie mówię, że mi są. Zawsze jest jakaś szansa, bo to polska liga, ale coś tej Europy może jeszcze zrobić jeszcze jedną niespodziankę i coś zrobić. No, też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj oddali Van den Bromowi Skóraś i Welde, na których postawił na początku tej europejskiej przygody z Karabachem przecież, nie? Więc to też według mnie dużo mówi o tym, że on ich to widział. Oni mieli swoje słabsze formy, zwłaszcza no Welde, ale no na końcu oddali mu to, że zaufał, postawił na nich. I według mnie no dzisiaj każdy zasługuje na minimum 9, nawet obrońcy, bo jeśli z Villarrealem jesteśmy na 0 z tyłu i to są piłkarze, którzy no pewnie w każdym klubie ligi Hiszpanii by się znaleźli, no to trzeba ich po prostu dzisiaj obronę Lecha pochwalić. I to są jakby takie moje wnioski i chciałbym pozdrowić tylko dwie osoby. Mojego kuzyna, który mówił, że Villarreal, to szanujmy się, ogra Lecha, pozdrawiam cię Wojtek i chciałem pozdrowić moją przyjaciółkę Sandrę, jesteś wielka jak Lech i wam szczególnego wieczoru i po prostu
Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No to jest piękny wieczór. Trzymajcie się. Trzymaj się, też się cieszymy. Cieszymy się twoim szczęściem, a my także się cieszymy z tego, że mamy polski zespół w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy, ale tak jak tutaj mieliśmy ten telefon, to wpadło mi jedno pytanie, jedna kwestia do głowy. Nawet ruszyliśmy, to chyba ciebie jeszcze nie było przed meczem z Igorem, kiedy rozmawialiśmy na temat łączenia ligi z pucharami, bo dzisiaj okej, chwalimy Johna van den Broma, tylko czy my uważamy, że to, że Lech dzisiaj jest w środku tabeli, ma jednak stratę potężną do Rakowa Częstochowa, ma stratę do podium, to czy uważamy, że dzisiaj Lech łączy odpowiednio puchary z ligą? I po drugie też, z czego w ogóle się wzięła taka dyskusja? Bo pamiętam, nie wiem, kiedyś Lecha za Franciszka Smudy, kiedy jeszcze trenerem był Jacek Zieliński, kiedy Legię trenował Henning Berg. Wtedy nie mówiliśmy aż tyle o tym łączeniu pucharów z ligą. A dzisiaj, czy to w Legii Warszawa, kiedy trenował ją Czesław Michniewicz, czy to nawet kiedy Lech Poznań grał pod wodzą Dariusza Żurawia w europejskich pucharach, dużo mówimy o tym łączeniu ligi z pucharami. Co tutaj się zmienia, z czego to wynika? Ty też, Marcin, byłeś w Legii wcześniej jako scout, jako dyrektor sportowy też? Nie. Dyrektorem nie byłeś, to Michał tylko. Natomiast no byłeś blisko tego klubu, to może będziesz też w jakiś sposób potrafił to wytłumaczyć, a Igor też trochę w piłkę pograł na dwóch frontach. Znaczy, ja tu się powołam troszkę na wypowiedź ówczesnego prezesa, pana Leśnodorowskiego, który mówił, że gra na tych trzech poziomach, wtedy była Liga, albo Liga Europejska, albo Liga Mistrzów, to jest w ogóle inna dyscyplina sportu. Inaczej odpoczywasz, inaczej trenujesz. No Igor, przychodziliście, to tak naprawdę to tam czasu na trening nie było. Tam było podtrzymanie albo rozbieganie i sen, odpoczynek i podróże. Tego też trzeba było się troszeczkę nauczyć. Więc jak dzisiaj patrzę, że drużyna, która gra w europejskich pucharach, jest ósma w tabeli i to jest umiejętne połączenie, to wydaje mi się, że do tamtych czasów to my w ogóle nie wracamy. Bo gdyby Legia wtedy była na ósmym miejscu, ta Legia by była zgrillowana, więc nie wiem, dla mnie, jeśli na przykład uchwycić początek tych eliminacji Rakowa i to, jak grał w lidze, dla mnie tam był ten element, który Raków poznawał. No tylko to poznawał. Też, wiesz, nie porównujmy drużyny, która odpada w eliminacjach. Na krótkim odcinku czasu. No tutaj dla mnie widać, że zespół Lecha trochę to kosztuje. Tak samo było z Dariuszem Żurawiem, gdzie Lech w naszej lidze notował trochę inne wyniki i tak naprawdę w tabeli był bardzo, bardzo nisko. Na razie się cieszymy tym, że jest awans do 1/16 Ligi Konferencji, bo tak naprawdę Lech ma czym zapudrować ten nie najlepszy start i te takie długie wybudzanie się ligowe. Ja patrzę trochę przekrojowo na wyniki i rzeczywiście, gdy dzisiejszy mecz, zwycięstwo to cieszy, jest troszeczkę euforii, natomiast gdybyśmy rozpatrywali, że Lech dzisiaj przegrywa, to tak naprawdę Lech wygrał tylko jeden mecz z Austrią u siebie, który musi wygrać. Więc dla mnie do tego momentu było trochę podprogowo. I dla mnie to nie było coś niesamowitego, że były dwa remisy 0-0 z HPL-em, 1-1 na Austrii Wiedeń, która też jest Austrią Wiedeń, która się zupełnie inaczej przedstawia niż jeszcze tam, nie wiem, 5 czy 6 lat temu. Natomiast ten dzisiejszy mecz rzeczywiście jest takim światełkiem w tunelu, że może mentalnie, może troszeczkę doda takiej pozytywnej energii i rzeczywiście ten Lech naprawdę ruszy, bo gdyby nie było awansu, to wydaje mi się, że byłoby i trochę biedniej, i trochę przykro. I dzisiaj zobacz też, dzięki temu zwycięstwu, tylko dokończę, jak zmienia się optyka tych wyników, które przedstawiłeś, bo gdyby dzisiaj była, nie daj Boże, porażka, to byśmy mówili, że Lech wygrał tylko jedno spotkanie, a tak mówimy, że tylko jedno spotkanie przegrał, bo przegrał tylko ten pierwszy mecz z Villarreal, gdzie zagrał naprawdę bardzo dobrze. To był mecz test i kiedy drużyna zdaje test i zdaje tak jak dzisiaj Lech, to do Lecha nie możesz być surowy. Bo pamiętacie w poprzednim sezonie, jak my często mówiliśmy o tym, że Lech w tych kluczowych momentach mentalnie nie dojeżdża.
i mówiliśmy to przed finałem Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, mówiliśmy to także przed finiszem ligi. Okazało się, że w lidze udało się gdzieś mentalnie to wszystko utrzymać i to też myślę było taką siłą tego zespołu i gdzieś zbudowało tę drużynę Macieja Skorży, że po przegranym finale Pucharu Polski jeszcze potrafili się podnieść i w tej lidze tak naprawdę punktować lepiej w końcówce niż Raków Częstochowa. I dzisiaj też Lech trochę zmienia swoje oblicze, bo przede wszystkim imponuje tym, że w kluczowych momentach jednak zdaje egzamin. Ja wiesz co, tutaj się nie zgodzę z tobą. Trochę powiem przewrotnie, że... Ale co, mówisz o Karabachu, czy... Nie, mówię też o Karabachu, ale mówię, że jeżeli chodzi o tę sferę mentalną, to taki mecz z Rakowem, takie mecze z tymi gorszymi przeciwnikami, to jest dla mnie wyznacznik. Bo, no tak, bo widzę, nie, to prawda. Grając w Jarę, ale zespołem, którym jesteś skazany na przegraną, na porażkę, to żadnego nie masz obciążenia mentalnego. Mm-hmm. To wtedy tylko i wyłącznie możesz zyskać. Dodatkowo Wiara, ale przyjechał no, troszkę drugim składem, więc tutaj, jeżeli chodzi o ich umiejętności, to jest prawda top, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, ale jeżeli mówimy o tym mentalu, to nie. Natomiast jeszcze trzeba powiedzieć, że Lech ma teraz 22 punkty po 14 spotkaniach. Założymy, że te spotkanie wygra Zaległe, ma 25 i tylko 3 punkty straty do drugiej Legii Warszawa. Oczywiście patrzymy również przez pryzmat Rakowa Częstochowa, który kapitalnie wygląda w lidze i możemy powiedzieć, że może Lech nie łączyć. Natomiast cały czas będzie w czubie tabeli. To nie jest łatwe. Grasz co 3-4 spotkania, tak jak Marcin powiedział. Grasz, jest rozruch. Ci, którzy no nie grają, 5, 6, 8 zawodników ma trening wyrównawczy, ale za 2 dni znowu musi się skupić na następnym spotkaniu, więc to jest troszeczkę, to prezes Lech Sądrowski powiedział, inna dyscyplina sportu. I to nie jest łatwe zadanie. Tutaj, w moim czuciu, trener Van der Brom po tym początku, gdzie może też nie był przygotowany na tak wczesne zaczęcie tego sezonu, tych przygotowań, może nie, po prostu no, nie wiedział albo... Troszeczkę może się pogubił, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, natomiast teraz wygląda to naprawdę okej. Okay. No dobrze, przechodzimy sobie do pomocników, środkowi pomocnicy, może na początek Kwekweskili i ode mnie 8. Dla mnie 7. 8. A, dychę pokazałem? To nie, to 8, ale zaraz gdzieś znajdę. To mamy 8. Nie, moim zdaniem zawodnik, na którym tak naprawdę leżało całe rozegranie akcji i konstruowanie akcji Lecha Poznań, a do tego wszystkiego jednak dużo dawał w grze defensywnej, dużo dawał w odbiorze, w doskoku. Naprawdę kapitalne spotkanie, podobnie jak z Austrią Wiedeń przed tygodniem. Mi się bardziej podobał Radek Murawski. Ja uważam, że to było bardziej serce Lecha. Taki biegający, odbierający, który budził respekt i rozwijał piłkarzy z Hiszpanii. Natomiast Kwekweskili to ma ten spokój. Tam, jeśli obrońca ma jakiś problem, Kwekweskili zawsze jest do podania. I dla mnie drużyna też w gorszym momencie albo w takim trudniejszym momencie w meczu z takim na przykład Villarreal potrzebuje takiego piłkarza, do którego można zagrać, który jest cały czas pod grą, który nie ucieka od odpowiedzialności i dla mnie tą rolę dzisiaj pełnił Kwekweskili. Natomiast dla mnie też w pewnym momencie chyba zmieniony, dobrze pamiętam, bo tam już wydaje mi się, że też tam troszeczkę zabrakło odrobiny siły i trener wiedział, że musi troszeczkę łatać pewnymi innymi rzeczami. Dla mnie solidna 7, bo rzeczywiście ten środek Kwekwe i Murawski, jemu tak samo daje 7. Wyglądał dzisiaj przesolidnie. I dużo asekuracji też ze strony Kwekwe, jeżeli chodzi o środek obrony, a także bocznych obrońców. Właśnie, dobrze wspomniałeś, bo czasami czy Mili, czy Szatka wychodzili za napastnikiem, to wtedy dostawali w tych pierwszych 15-20 minutach piłkę za linię obrony, za swoje plecy. I wtedy czasami 2-3 razy wiedziałem, że Kwekwe, który się wraca. Tak jak Marcin powiedział, to jest zawodnik, który no, każdy gracz z linii obrony lubi być w drużynie z takim typem zawodnika, bo jeżeli masz piłkę, napastnik ci atakuje i czasami jest taka sytuacja w meczach, że środkowy pomocnik się chowa, że nie chce piłki, oczekuje, że jak ty masz problem, to ty powinieneś wyjaśnić i czy w trybunę, czy najlepiej oczywiście dać długi cross do napastnika, ale wtedy widzisz to jakość piłkarską i odwagę u tego gracza, u środkowego pomocnika, gdzie... Jeżeli on dostanie piłkę, ma bardzo trudne zadanie, bo też ma od razu zawodnika przeciwnej drużyny na plecach. A tutaj parokrotnie fajnie wychodził, fajnie się pokazywał, nie tracił piłek. I tutaj jeszcze Marcin powiedział a propos, że
Muraski lepiej, oczywiście miał może więcej przechwytów, ale ja kojarzę Kwekwe z graczem, który właśnie umiejętności techniczne pokazuje, a w tym spotkaniu naprawdę kilka takich przechwytów bardzo ciekawych również zanotował. Zgadzam się, że tutaj Kwekwe bardziej kreatywność, Murawski bardziej wydolność, doskok, tak. Przeszkadzanie i odbiór piłki. Natomiast dla mnie oni we dwóch, tak samo jak mówiłeś o Miliciu i Szatce, że się uzupełniali, to dla mnie na dzisiaj to była dobrze funkcjonująca kombinacja, jeśli chodzi o Lecha Poznań. No to tylko gwoli formalności ocena dla Radka Murawskiego. Ode mnie też 8, chociaż Kwekwe dla mnie z plusikiem delikatnym. Marcin? Ja 7, Murawski 7. Tak samo. Marcin Surowicz. A to zależy, bo ja na początku... Czy surowy? No okej, no dla mnie to też, wiesz, nie był mecz, który będziemy wspominać przez następne 10 czy 15 lat. To była naprawdę miła niespodzianka i przesolidnie wykonana robota. Dlatego być może dla tych zawodników, których uważam, że zagrali dzisiaj bardzo dobre spotkanie... Tylko czy aż 7. No, z drugiej strony też pamiętajmy, że z wyżej rozstawionym zespołem to ostatnio wygrywał Lech z Manchesterem City. Także no, też na takie zwycięstwo Lech trochę jednak musiał poczekać. No tam mam wrażenie, że od was chłopcy by dostali wszyscy dziesiątki w tym meczu. Nie, no wiesz, ja bym... City. Nie, Ferejrze dałem szósteczkę, tak. Piątka dla Reboczo, także nie jest tak kolorowo. Dobrze, skrzydłowi może na początek Michał Skóraś. 8. Ja też 8. Ja chciałem dać 9, ale żeby nie było żeby za bardzo kolorowo. Ty to Welde Dychę by dostał? 8,5 dla mnie. No, niesamowita charówka. We własnym czy przed własnym polem karnym, jak ja zobaczyłem, że raz tutaj był, po 5-10 sekundach jest pod polem karnym przeciwnika, następuje strata i znowu powrót, więc no to jest taktyka taka dla skrzydłowych bardzo niewygodna. Tacy gracze, którzy grają na tych pozycjach w takiej taktyce, to muszą mieć końskie zdrowie. To jeżeli chodzi o tą wydolność, o tą chęć takiej brudnej, czarnej roboty, musi być na wysokim poziomie, ale to się sprawdziło, więc 8. Małym plusem. Dla mnie też 8. Połączony aspekt defensywny i ofensywny, dodatkowo 2 gole. Natomiast to były łatwe gole, bo tak naprawdę to były wyłożone piłki idealnie. Pierwsza przez Welde, druga przez Isaka. Dlatego te bramki ja oceniam jako dużą taką ofensywną zespołowość. Ja wiem, że nogę też trzeba umieć dołożyć i to Michał Skóraś zrobił doskonale. No dlatego... Mocno świecąca, bijąca po oczach 8. Ale też zwróćmy uwagę, ile razy on pokazywał się do gry i do takich prostopadłych piłek. Pamiętam taką piłkę jedną za plecy obrońców, kiedy też kapitalnie urwał się w tempo obrońcom. Naprawdę dobrze w tym aspekcie wyglądał Michał Skóraś. Chociaż ja bym zwrócił też uwagę na ten pierwszy mecz z Villarreal, a także na to spotkanie. To jednak, no, jeżeli chcesz gdzieś grać na zachodzie i Lech chce cię sprzedać za poważną sumę, no to jednak takimi właśnie spotkaniami podbijasz swoją wartość, bo nawet ten pierwszy mecz z Villarreal, mimo że tam nie było 2 goli, a gol i asysta, to był jeszcze lepszy w wykonaniu Michała Skórasia, bo więcej takich akcentów ofensywnych, dryblingu u Michała widzieliśmy. Dzisiaj więcej trochę pracy w defensywie, ale no myślę, że to są właśnie takie spotkania, które budują wartość zawodnika na rynku transferowym. Zdecydowanie. Co więcej, to nie tylko dobra gra, ale też liderowanie. Dla mnie on doskonale przyjmuje liderowanie od Isaka. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o Skórasia, o te występy, o te bramki. Wydaje mi się, że robi dobrą podbudowę po to, żeby prowokować skautów, żeby przyjeżdżali po raz trzeci, po raz czwarty i być może dopinali jakiś transfer, chociaż nie przesłodźmy. Na razie dobrze to na razie wygląda ze strony Michała Skórasia, niech trzyma kurs. Tak jak mówię, tutaj rozmawialiśmy w trakcie spotkania, mówiłeś o tym liderze Michale Skórasiu, także on też gdzieś ma tego Lecha we krwi, bo to jest ta ekipa Tymek Puchacz, Jakub Moder, także oni tam mocno są związani z Lechem Poznań. No i dobrze, przechodzimy do wisienki, czy też truskawki na torcie. Christopher Welde. Dla mnie też 8. Dla mnie też... A ja dam 9. Dasz 9. Ja dam 9. Nie wiem, czy na wyrost, czy nie, ale maszyna losująca jak zwykle wylosowała, jeżeli chodzi o Europę, Welde naprawdę w jego najlepszym czasie. To jest zawodnik, który no, aż czasami jest nie do poznania, że czasami Christophera Welde widzimy w Ekstraklasie innego gracza, a tutaj w Europie, nie wiem, czy to jest
takie obciążenie psychiczne u tego zawodnika, czy ten taki mental jest nie do końca, gdzie jak musisz grać dobrze, no to nie grasz. Albo masz kłopoty. Jeżeli jesteś taki wyluzowany, jeżeli grasz z lepszym przeciwnikiem, pamiętajmy o tym meczu z Karabachem, o rewanżu, to też był zawodnik, który jeżeli chodzi o tło zespołu, to wyróżniał się. Tutaj również ta pierwsza akcja, gdzie zapoczątkował tym swoim dobrym driblingiem, gdzie Marchwiński strzelał głowę, on od razu poszedł za akcją, więc no, druga asysta, czyli asysta później przy golu Skurasia również, więc no, cały czas się zastanawiam, który Welde jest prawdziwy, czy ten z meczów ligowych, czy ten z meczów pucharowych. Dla mnie Welde ma zawieszki w meczu. On ma niesamowite przebłyski, czy gol strzelony, który był ważnym golem, bo to była nagroda za jakiś tam dobry okres gry Lecha i każda drużyna tego potrzebuje. To buduje drużynę i to buduje mental zespołu czy psychikę, jeśli chodzi o dany mecz. Po takim 1-0 mówisz, aha, rzeczywiście to, co w szatni sobie ustaliliśmy, to, co realizujemy, to przynosi rezultaty. Wierzysz, że ta taktyka na koniec będzie zwycięska. Miał kilka tak samo tych swoich rajdów. On też jak złapie sprzęt, mówiąc po piłkarsku, to potrafi z tą piłką sprawnie przebiec dobre 30 metrów, nawet jeśli ktoś go tam atakuje. Natomiast on też w meczach znika. Ma takie 10 minut, kiedy Welde nie ma. Dzisiaj gol, dzisiaj cudowna asysta, bo dla mnie bramka z Kurasia numer jeden, to jest ta najpiękniejsza definicja asysty. Tak naprawdę wydaje mi się, że nawet nie patrzył, a wiedział, że Skóraś nadbiega i zagrał tą piłkę idealnie. Dlatego no, dla mnie 8 i ta sama ocena, co po drugiej stronie Michał Skóraś. Mówimy o tych jego statystykach w Lidze Mistrzów, w Lidze także Konferencji Europy, bo pamiętamy także o golu z Karabachem Agdam, który dał prowadzenie w tym rewanżowym spotkaniu. No niestety na niewiele to prowadzenie się zdało. Natomiast też oddajmy mu, bo będziemy mu często wypominać to, za ile przyszedł do Lecha, że to milionowy transfer, że wydane pieniądze, ale na samym końcu też trzeba obiektywnie, pragmatycznie na to wszystko spojrzeć, to tak naprawdę Christopher Welde już się spłacił, no bo patrzymy sobie na mecz z Wikingurem i ja wiem, że łatwo powiedzieć, bo Wikingur, ale na samym końcu to on otwiera wynik spotkania albo on dogrywa na 1-0 do Isaka, już nie pamiętam jak to wyglądało, natomiast gol i asysta otwierający wynik spotkania. Później mamy mecz z Dudę Delange, czy tam Didelange, jak to ty mówiłeś? Didelange. Ty wiesz akurat lepiej, jak to się dokładnie wymawia. Natomiast mamy prowadzenie 1-0, też daje je Christopher Welde. I na końcu wygrana z Austrią Wiedeń dzięki Christopherowi Welde. Wygrana dzisiaj z Villarreal dzięki Christopherowi Welde. Gdyby nie on, nie byłoby tej 1/16 finału. Kto wie, może nawet fazy grupowej. Generalnie, finansowo, transfer na plus, paradoksalnie. Transfer na duży plus. To jest zawodnik z naprawdę z dużym potencjałem, tylko że u niego chodzi przede wszystkim o stabilność, bo my pamiętamy z jego takich pomyłek, z takich kuriozalnych, złych zagrań. A jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, jeżeli chodzi o dribbling, o motorykę, to jest naprawdę niezły gracz, tylko w każdym kolejnym meczu musi to potwierdzać, bo jeżeli zagra jeden mecz bardzo dobry z takim właśnie przeciwnikiem jak dzisiaj z Hiszpanii, a kolejne 2-3 średnie, to kibic będzie pamiętał o tych gorszych meczach. Stabilność w piłce nożnej, w sporcie to właśnie jest rzeczą kluczową. No i też tak tym jest... bardziej scout, jeśli przyjedzie go oglądać w lidze konferencji. Nie wiadomo, ile tych meczów w lidze konferencji jeszcze będzie. Pewnie będzie chciał sobie tam doprecyzować obraz kolejkami ligowymi. A tam Christopher Welde wygląda troszeczkę inaczej. Dlatego ta stabilizacja formy, o której wspomniałeś, dla tego piłkarza jest kluczowa, jeśli chodzi o ten okres przygotowawczy i drugą część sezonu. Tylko nie wiem, czy to właśnie ma problem z atakiem pozycyjnym, bo co innego, jak ma dużo przestrzeni, może się zabrać i wtedy wykorzystać tą swoją szybkość, a co innego, jak drużyna przeciwna jest bardzo głęboko cofnięta i trzeba przyjąć pod presję przeciwnika, jak ma się zawodnika na plecach, robić przewagę na bokach 1-1, dośrodkowywać. I tutaj chyba jest problem w tym elemencie u tego gracza. I patrzę też na to spotkanie z Krakowią, kiedy schodząc z boiska, no tam mocno pokazywał swoje niezadowolenie. Jak wy do takich też sytuacji podchodzicie? No bo na samym końcu w jakiś sposób to też odbija się na podejściu kibiców względem Welde. Tam to było tłumaczenie, prawda, że...
No tak, pamiętam, ale ja nie, ci powiem, to było, jeżeli... że coś schodził do szatni, bo tam miał tak. Suche ubrania, tak, jakoś tak. Tak, ale to... Nie wiem, czy Marcin się ze mną zgodzisz, ale jeżeli pozostali gracze widzą, że ktoś ma takie muchy w nosie i takie rzeczy robi, to jest u większości zawodników skreślony. A może nie skreślony totalnie, ale już mają go na celowniku, bo jeżeli grasz, to jest okej, a jeżeli nie grasz, to nie jest okej. Co mają powiedzieć zawodnicy, którzy, prawda, grzecznie siedzą, czekają na swoją szansę na ławce rezerwowych i nic, prawda, takiego no, nie mówią. Więc słabe zachowanie, ale widzę, że ma zaufanie u trenera i w każdym kolejnym meczu będzie to zacierało tą reakcję. Igor, jak w takich meczach jak Villarreal robi swoje, to wydaje mi się, że ten zawodnik, który mniej grał i jest troszkę bardziej pokorny, to trochę wybaczy albo... wstrzyma się z opinią albo z tym, żeby to wytknąć. Natomiast dla mnie mimo wszystko to jest taka się reakcja, która pokazuje, że przynajmniej na czymś mu zależy. Ja wiem, że teraz rozmawiamy o złym zachowaniu, ale w tym złym zachowaniu to, co jeszcze takie w miarę pozytywne, to to, że nie memłok taki, który machnie ręką i czy wygrywamy, czy przegrywamy, mniejsza z tym, tylko taki chłopak, który o coś walczy. I nie wiem, czy Van den Brom, mimo tego pewnie musiał przywołać go do porządku, ale z tyłu głowy ma okej. Okay, no, też byłem kiedyś piłkarzem i jak mi zależało, to też potrafiłem zrobić coś, co nie do końca było przemyślane, ale to przynajmniej pokazywało, że na czymś mi zależy. Będziemy go obserwować dalej, zobaczymy, czy ten dobry występ z Villarrealem jego będzie budował i da mu podstawę do tego, żeby ta tendencja była rosnąca. No, czy znowu wróci do tej opcji ligowe i niewielu dobrych rzeczy, które robi dla Lecha w naszej ekstraklasie. No dobrze, odbieramy sobie jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. A dobry wieczór, Michał ze Sławna z tej strony. Cześć. Cześć. Dołączę się tutaj do polemiki z wami. Mhm. Ogólnie chciałbym zauważyć, że te druga i trzecia bramka w ogóle, jakby to ująć, są bardzo do siebie podobne, tak? Że tutaj widać, że Van den Brom właśnie miał jasno sprecyzowany plan jakby na ten mecz, który jak na moje oko, no, mogę się mylić. Tym bardziej, że jestem lekko ślepy. Może był z góry właśnie nałożony, że ten Michał Skóraś to całkowicie nieprzypadkowo się tam znajdywał i te dwie bramki są do siebie bardzo podobne. Nie wiem, jak wy na to zwracacie uwagę. No, zgadza się. Akcja z jednego skrzydła i po to, żeby szukać zagrania na drugie. Tak, i to jeszcze przerwę, panie Żewaków, tutaj na sekundkę. I to nie był jedyny raz, kiedy takie coś było próbowane. No bo w gruncie rzeczy bodajże dwa czy trzy takie jeszcze dodatkowe wypady były próbowane. No ale niestety tam zabrakło precyzji. Były takie dwa, trzy jeszcze podania na wolne pole. No ale trzeba to właśnie oddać Lechowi, że tutaj szapoba, czapki z głów. No jaki to by nie był ten Villarreal? Czy to był pierwszy skład, czy to drugi, trzeci? Liczy się marka, firma, tak? I że w końcu polska drużyna potrafi coś pokazać na tym europejskim poziomie. No dobrze, tyle ode mnie. Dziękuję. Pozdrawiam. Super. Trzymaj się, dzięki wielkie. Panowie, mamy jeszcze dwóch zawodników do oceny, Filip Marchwiński, a także Mikael Iszak. Zacznijmy sobie od Filipa. U mnie piątka. A ja sześć. Ja daję też szósteczkę. Mam wrażenie, że to jest ta pozycja dla Filipa Marchwińskiego, czyli taki cofnięty, trochę pracujący pod napastnikiem, bez większych założeń jakichś defensywnych. Piłkarz kreatywny, sprytny, taki, który potrafi się odnaleźć, nie wiem, w wolnej przestrzeni. Tylko mało wykreował dla mnie trochę w tym meczu. Ale też nie irytował, bo do tej pory ja mam wrażenie, że Filip Marchwiński, kiedy wchodził i oczekiwałeś, że no, w tym momencie nastąpi pewnego rodzaju przełom, to do tego przełomu nie było, a czasami niektórymi zagraniami tak samo potrafił trochę irytować. Dzisiaj dla mnie nie zaniżał poziomu. Rzeczywiście być może nic wielkiego, znaczy inaczej, wielkich rzeczy nie wnosił, ale w pewnych akcjach ta płynność była zachowana, potrafił się zachować. No poza tym no mecz wygrany 3-0. Tak samo nie możemy odczepić Filipa Marchwińskiego i dla mnie szóstka, ale dalej czekamy na te,
na tę chwilę przełomowe i wybuch formy. A mi się podobała właśnie tego zawodnika mimo słabszego początku, jego dobra reakcja, że nie zwiesił głowy, że bo czasami zawodnicy, którzy właśnie źle wchodzą w mecz, nie chcą tej piłki, on cały czas... To, co mówiłem o Szymczaku w poprzednim meczu. I słuchajcie, tak. I przy drugiej bramce, jeżeli pamięć mnie nie myli i wzrok również, to on chyba zagrywał do Iszaka. Utrzymał się przy piłce. To nie była jakaś wielka rzecz. To było ze środka pola do Iszaka. Iszak podał do Welde i wtedy Welde do Skorasia. Więc to też dało taką właśnie cegiełkę do tego wyniku. No i tyle, no. No to nie był piłkarz, na którym łańcuszek podań się załamywał. A to drużynie w kreowaniu akcji, czy na przykład doprowadzeniu do oddania strzału, bardzo przeszkadza. Więc tutaj no, ja bym nie deprecjonował mimo wszystko Filipa Marchwińskiego. I dla mnie szóstka też nie wynosimy Filipa, bo dzisiaj nowej definicji piłki nożnej nie wymyślił. Ale dla mnie na pewno nie był tym takim hamulcowym, prawda? Tak, tak. Obciążeniem czy najgorszym ogniwem. No dobrze, to Mikael Iszak na koniec. Ja tak się waham trochę. Ale dobra, tu dałem mniej, to tu więcej, 8. A ja 7. Jednak udział przy dwóch bramkach, asysta drugiego stopnia. 7. Dobry dla mecz. Mnie solidna robota i ja szanuję u Iszaka, który mógłby czasami zachować się egoistycznie albo zagrać pod siebie, że dzisiaj był zawodnikiem zespołowym. Tak. I to jest ta wielowymiarowość tego piłkarza. Nie tylko statystyki, nie tylko myśl o tym, czy przedłużę, czy odejdę, czy robię coś dla siebie, ale dzisiaj to był Mikael Iszak, który przede wszystkim myśli o Lechu Poznań. Dodatkowo tam też nie było jakichś niesamowitych strat, okej, fajerwerków nie było, ale dobra robota i tak jak powiedziałeś, asysta i chyba to... Asysta plus, to dogranie do Welde. Plus ta charuwa, prawda? Jak zwykle nękanie tych obrońców. Jedna sytuacja chyba w pierwszej połowie, co tak źle się zabrał, złe przyjęcie w polu karnym i strzał z lewej nogi, żeby troszeczkę inaczej się zachował, ale też nie wymagajmy, że każda sytuacja będzie optymalnie rozwiązywana przez każdego gracza, więc taka siódemeczka z małym nawet plusikiem. No to na koniec, panowie, mamy już przygotowaną grafikę z potencjalnymi rywalami. Przypominamy, że losowanie w poniedziałek o godzinie 14 to komplet tych, których może wylosować Lech Poznań. Przypominam, że to zespoły, które odpadły z Ligi Europy, a więc zajęły w Lidze Europy trzecie miejsca. Bodo Glimt, AEK Larnaka, Udogorec, Razgrad Braga, Sheriff Tiraspol, Lazio, Karabach, Agdam, a także Trabzonspor. No, to spotkanie z Karabachem, to by było na pewno coś ja bardzo ciekawego. Ja jestem za Karabachem, naprawdę to byłoby takie, że to co błędy się, jeżeli oczywiście te błędy były z początku przygotowań, teraz jesteśmy w dobrej formie i taki wielki rewanż. Oby tak było, mam nadzieję, że takie będzie losowanie. Ja chyba jak Larnaka. To jest kiedy ten mecz rozgrywany? Luty? No tak, to już będzie po mundialu. To też musimy brać pod uwagę, że jednak wszystkie te zespoły, a także Lech Poznań, no będą jednak na innym trochę etapie. No tak, ale tak patrzę troszkę, jak tam się leci na Cypr. Luty to jest już tak przystępnie, no tak, więc tam nie jakaś sceneria. A pewnie będziesz komentował w TVP, jeżeli... Za daleko wybiegamy w przyszłość. Natomiast malutki, ale przyjemny stadion... Lotnisko w tym samym mieście, więc tam... Te polskie akcenty, o których mówiliśmy. Tak jest, więc problemów komunikacyjnych nie będzie, a drużyna jak najbardziej w zasięgu Lecha Poznań. Tak, no Trabzonspor też zespół, w którym mieliśmy kilka polskich akcentów z tureckimi zespołami. Zawsze te rywalizacje są ciekawe. Kilka razy Legia Warszawa się z tym zespołem mierzyła, no ale teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Udogorec chyba też polski akcent. No mamy Kubę Piotrowskiego, tak. Była szansa, żeby także Karol Fila trafił do Udogorca. Ostatecznie został w Strasburgu. Tak, jeżeli chodzi o Karabach, chyba ten Kadi już odszedł. On nie poszedł gdzieś do Francji? Kadi czy Wadzi? A może Wadzi? Wadzi. Jeden z nich gra na pewno w Sotetien. To chyba Kadi, ten lepszy. I strzela bramki. I nawet nieźle gra. Więc na pewno tego jednego, który nas... Wydaje mi się, nękał, że Kadi. Bo Wadzi to był ten, który chyba przyszedł z jednego z francuskich klubów właśnie do... A nie, Wadzi przyszedł z tego klubu, z którego Lech brał Welde. Czyli to było... Już mi wypadło z głowy. No nieistotne. Sprawdzasz tego Kadiego jeszcze? Tak, tak. Dobrze, to my... Nie, Wadzi.
Wadi gra w Saint-Étienne. Okej, okay, czyli on teraz Francja. No tak dobrze, jest. Także mamy 1-0 dla ciebie. Jutro dogrywka o godzinie 12. Program Gra Ekstraklasa. Zapowiadamy następną kolejkę Ekstraklasy. Igor Lewczuk, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Rzewłakow, Adam dziękuję. Sławiński. Dobrej nocy życzymy i zapraszamy na nasze jutrzejsze propozycje. Naszego podcastu Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.